Witam Państwa. Chciałabym zaprosić Państwa do mojego kursu Podstawy Zarządzania. Zanim powiem trochę więcej o kursie, przedstawię Państwu swoją osobę. Jestem wykładowcą Politechniki Poznańskiej oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Wykształcenie uzyskałam kończąc kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalność Logistyka na Politechnice Poznańskiej. Następnie kontynuowałam naukę na studiach doktoranckich na Wydziale Informatyki i Zarządzania i w roku 2015 uzyskałam stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych. Aktualnie jestem autorem ponad 50 publikacji naukowych z zakresu logistyki, zarządzania produkcją i kwestii związanych też z oceną dojrzałości przedsiębiorstw oraz zaawansowanych technologii, takich jak systemy sztucznej inteligencji, które mogą mieć zastosowanie w obszarze zarządzania, planowania i optymalizacji procesów w organizacjach. Tematem kursu będą podstawy zarządzania. Celem kursu będzie przybliżenie Państwu, jak wygląda wiedza dotycząca podstawowych pojęć z zakresu organizacji i zarządzania, jak ewoluowała ta nauka na przestrzeni minionych lat. Podstawowe postaram się Państwu przybliżyć, jak identyfikować problemy w organizacjach, w przedsiębiorstwach, w obszarze zarządzania i jakie narzędzia wykorzystać, żeby je rozwiązać. Omówiona tematyka w ramach kursu będzie obejmowała wprowadzenie do zarządzania, następnie genezę nauk o zarządzaniu, ewolucję i przedstawienie sylwetek prekursorów teorii zarządzania. Tutaj omówimy sobie nazwiska, które dla każdego praktyka i teoretyka zarządzania powinny być znane, takie jak pan Taylor, Fayol czy pan Adamiecki. Następnie przejdziemy do tematu organizacja i postaramy się zdefiniować to pojęcie i pokazać znaczenie tego terminu w praktyce i w teorii. Następnie omówimy sobie podejście systemowe i na czym polega idea organizacji jako systemu. Co to jest zarządzanie, administrowanie, kierowanie, jak rozumiemy je terminologicznie i czym się te pojęcia różnią i co oznaczają też w praktyce dla menedżera. Potem dokładniej przedstawimy sobie sylwetkę menedżera, jego cechy osobowościowe oraz to, jak powinna wyglądać jego praca w organizacji. Scharakteryzujemy otoczenie organizacji, jakie są jego elementy składowe, w jaki sposób organizacja jest uzależniona od tego otoczenia i jak tę organizację możemy analizować, żeby efektywnie rozwijać się, przewidywać zagrożenia, ryzyku. Następny temat to podejmowanie decyzji kierowniczych i tutaj naświetlimy sobie, na czym polega podejmowanie decyzji, na czym należy się skupić w ramach efektywnego podejmowania decyzji przez kierownika. Potem omówimy sobie wybrane narzędzia służące do planowania i podejmowania decyzji. Następny temat to motywowanie, istota motywowania pracowników. Podkreślimy sobie, jakie czynniki mogą motywować naszych pracowników, na co menedżer musi zwrócić uwagę, żeby efektywnie motywować pracowników i też jakie zagrożenia niesie z sobą niewłaściwa motywacja. Kolejny temat to kultura i tożsamość organizacyjna, to też powiemy o wizerunku organizacji, jak efektywnie organizacja taki wizerunek powinna budować i na czym polega kultura różnych organizacji. Podamy sobie też przykłady przedsiębiorstw, które mają specyficzne cechy charakteryzujące ich kulturę i omówimy społeczną odpowiedzialność biznesu, tak zwane CSR, Corporate Social Responsibility, czyli kompleksowe działanie przedsiębiorstw, dobrowolne, mające na celu ukazanie interesariuszom różnego rodzaju, czy to klientom, czy społeczności lokalnej, czy dostawcom, że w różnego rodzaju obszarach firma działa etycznie, ekologicznie, prospołecznie i tak dalej. Kolejny temat to będzie kierowanie zmianami w organizacji, w jakich
sposób efektywnie wprowadzać zmiany w przedsiębiorstwach i na co zwrócić uwagę. I potem przejdziemy do zarządzania komunikowaniem się w organizacjach, jak komunikować się z pracownikami, jakie mamy kanały komunikacji, jakie mamy sieci komunikacji w przedsiębiorstwach i jak taką komunikację usprawnić. I przejdziemy do dojrzałości organizacji, jak ją definiować, jakie są mierniki dojrzałości organizacji i jak ją oceniać przy wykorzystaniu różnego rodzaju modeli dojrzałości, a mówimy sobie oczywiście tylko wybrane z nich, bo tak naprawdę w literaturze znajdziemy ponad 150 modeli dojrzałości do oceny różnego rodzaju zakresu procesowego, jakościowego i innych obszarów dojrzałości. I skończymy na temacie zarządzanie w kontekście globalnym. Na czym polega globalizacja? Co oznacza dla przedsiębiorstw kwestia wchodzenia na rynki globalne? Czym się różni przedsiębiorstwo międzynarodowe od przedsiębiorstwa globalnego? Jakie są za i przeciw takiej globalizacji? I tu też podamy sobie przykłady firm, które na takiej globalizacji zyskały, ale też które na takiej globalizacji niekoniecznie odniosły sukces. I w jaki sposób firma powinna działać, żeby stać się firmą globalną? Jakie też aspekty musimy uwzględnić, żeby efektywnie na takim rynku globalnym działać, rozwijać się i uwzględnić czynniki, które bardzo często nie są tylko czynnikami łatwymi do przeanalizowania, jak na przykład nie kwestie podatkowe czy prawne, ale bardzo często musimy uwzględnić aspekty kulturowe, językowe i specyfiki działania na określonym rynku w określonym kraju. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kursu.